Refleksję związaną z moimi osobistymi przeżyciami. Jakiś czas temu wraz z moim kilkuletnim wtedy synem na jednym z telewizyjnych kanałów tematycznych oglądaliśmy program publicystyczny poświęcony działalności Kazimierza Wielkiego wokół założenia Akademii Krakowskiej. Syn, zdając mamie relację z obejrzanego z ojcem programu, stwierdził, że król założył akademię, gdyż wcześniej wybudował kuźnię. Oczywiście moja żona, nie zrozumiawszy dziecka, odebrała jego wypowiedź jako żart. Ja natomiast nową wypowiedź zinterpretowałem w zupełnie innym kontekście. Przypomniałem sobie, że ostatnio gra w pewną grę komputerową, była to Age of Empire. W grze, jak Państwo pamiętacie, należało z początku wybudować tak zwane farmy, domki, koszary żołnierzy, wieżę strażniczą oraz, no właśnie, kuźnię. Gdyż bez tej ostatniej gracz nie przeszedłby do następnego poziomu levelu, na którym istniała możliwość dalszego rozwoju, no między innymi poprzez właśnie wybudowanie akademii. Jeśli przeniesiemy realia gry na obraz historycznej rzeczywistości wspomnianego programu, będzie najzupełniej zrozumiałe, dlaczego Kazimierz, pragnąc wybudować akademię, musiał być najpierw posiadaczem kuźni. Gra komputerowa, w tym przypadku Age of Empires, stała się dla mojego dziecka czymś więcej niż formą miłego spędzania wolnego czasu. Stała się swoistą matrycą myślenia i działania. A można rzec matrycą kulturową, poprzez którą rozumiał zarówno rzeczywistość teraźniejszą, przeszłą, czy też przyszłą. Oczywiście w pierwszym momencie taką sytuację postrzegałem w kontekście błędu wychowawczego młodego ojca, zbyt wcześnie rozpoczynającego karmienia dziecka technologicznymi nowinkami. Jednak uświadomiłem sobie, że takie kulturowe matryce występują powszechnie. Mogą oferować je dziecku bohaterowie kreskówek, popularnych filmów czy gier komputerowych. Myślę także, że mogą być konstruowane przez szersze konteksty kulturowe. I to nie tylko w młodym wieku. Przez co ludzka wiedza zyskuje kulturowy wymiar. Badacze od dawna bowiem wskazywali, że nie można oddzielić obiektywnych faktów od ich ideologicznych interpretacji czy generalizacji. Każda wiedza opiera się na myślowych kategoriach, które, kształtowane kulturowo, stanowiąc efekt społeczno-historycznych fluktuacji, nie są wolne właśnie od wartości, natomiast mogą być wtórnie obiektywizowane. To kultura, jako kreator określonej wizji, obrazu świata i człowieka, światopogląd, za pomocą pojęć i kategorii językowych kształtuje wartości, konstruuje tożsamości, ale także wyznacza wizję przedmiotu nauki, wskazuje cele naukowej praktyki, określa relacje zachodzące wewnątrz środowiska badawczego. Jak akcentował Andrzej Radomski, cytuję, człowiek więc nie może żyć poza kulturą. Sprawuje ona nad nim swoistą władzę. Jest pewnym przymusem. Większość rzeczy, które robimy, jest wykonywana pod dyktando określonych reguł kulturowych. Koniec cytatu. Jeśli tak, to właśnie kultura konstruuje wszelkie naukowe wizje badacza. Historycy mogliby powiedzieć, iż kultura konstruuje historyczne wizje historyków. Ma to pewne konsekwencje. Czy nie jest bowiem tak, iż jakąkolwiek przyjmiemy metodę badawczą, także tworzoną w ramach interdyscyplinarnego dyskursu badacza, okaże się, że zakorzeniona jest ona w naszym kulturowym doświadczeniu. Co więcej, to właśnie owe kulturowe matryce wyznaczają odpowiednie kategorie kulturowe, poprzez które dobieramy odpowiednią tematykę badawczą. Tak? Poszukujemy na przykład tematu badań. Odczytujemy dalej literaturę naukową. Tak? Poprzez te kulturowe kategorie dobieramy, interpretujemy źródła. Formujemy cele badawcze, wszelkie tezy i hipotezy. Wreszcie tworzymy narrację poprzez specyficzne, wynikające właśnie z owych kategorii metafory. Nie jest także tak,
iż siadając do komputera, jesteśmy jedynie nastawionymi na odkrywanie i czy też rekonstruowanie naukowcami, raczej wplątanymi w sieć kulturowych zależności społecznymi, ale i biologicznymi jednostkami. Rzeczywistość ta jest oczywiście rzeczywistością kulturową, a właściwie transkulturową. Jeśli wykorzystując postrzeżenia Wolfganga Welscha prowadzić będziemy badania zarówno na poziomie makro, tam hybrydowość kultur, jak i mikro, czyli tożsamość jednostki konstruowana jest przez więcej niż jedną kulturę, ukaże nam się transkulturowy wymiar wszelkiej wiedzy, ale i transkulturowy wymiar wszelkiej metaforyzacji. Dodajmy, że wiedza wyrasta nie tylko poza narodowy, ale i dziedzinowy kanon naukowości. Stanowi efekt doświadczenia owej konstruowanej w procesie hybrydyzacji transkulturowej sieci powiązań. W konkretnej refleksji transkulturowej dany badacz nie jest przede wszystkim scjentystycznie rozumianym naukowcem, bowiem wszystkie podziały, strukturalizacje, hierarchizacje mają umowny charakter. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na termin zaproponowany przez Teodora Holma, Teda Nelsona, intertwingularity. Pierwszy raz został zastosowany podczas pisania pracy Computer Lingo i miał wyrazić złożoność wzajemnych interpowiązań składających się na ludzką wiedzę. Nelson był przekonany, że pomimo ich mnogości wiedza przedstawia, wynikającą ze scjentystycznych korelacji, określoną całość. A wszelkie strukturalizacje, hierarchizacje, niezwykle popularne od czasów Gutenberga, stanowią wymuszony, sztuczny produkt, gdyż tworzone na potrzeby klasyfikacji nauki. Wiedza zatem, posiadając intersingularny charakter, nie może być podporządkowana schematowi dziedzinowych podziałów. Stanowi sieć powiązań, którą należy świadomie konstruować i rekonstruować. Kilka przykładów, by wesprzeć moje teoretyczne rozważania. Jestem historykiem. Historykiem historiografii w moim wystąpieniu pragnę odnieść się do praktyki badawczej historii. Cofnijmy się do XIX wieku. Znany historykom Walerian Kalinka był jednym z twórców krakowskiej szkoły historycznej, szkoły, która charakteryzowała się pesymistyczną wizją dziejów. Przeciwnie do Lelewela i jego szkoły, badacze ci za upadek Rzeczypospolitej nie winili zaborców, nie wskazywali na przykład na ową drapieżną politykę Rosji. Raczej akcentowali winę samych Polaków. Bo to właśnie nasze grzechy, to jest brak dbałości o skarb, wojsko, wprowadzenie liberum veto, miało doprowadzić do upadku polskiej państwowości. Historycy historiografii, pragnąc zrozumieć ową kategoryczną przecież zmianę w pojmowaniu dziejów, dopatrywali się jej w klęsce powstania styczniowego, w zerwaniu z tak zwanym liberum conspiro, w postawieniu na pracę organiczną, pracę u podstaw. Poprzez lojalność w stosunku do zaborców, ale przede wszystkim poprzez zrozumienie i rozliczenie własnych grzechów mieliśmy, no jako naród, wzmocnić się gospodarczo, kulturowo, społecznie, by zachować resztki niezależności, a w przyszłości wybić się na niepodległość. Warto w tym kontekście zauważyć, iż Kalinka był także duchownym. Warto w tym kontekście wskazać, że był zmartwychwstańcem, zakładającym we Lwowie szkołę dla chłopców grekokatolików. Zwrócił uwagę na niezwykle ciekawy list Kalinki do jednego z nauczycieli, także zmartwychwstańca. Otóż pouczał go, że podczas przyjmowania dziecka do szkoły zderzy się z jego nieurobioną konstrukcją psychiczną. Musi zatem pokazać chłopcu, iż jest on pełen grzechu, że musi mu te grzechy wytknąć, by mógł on się przemóc i napełniać dobrymi myślami i wykazywać w przyszłości dobrymi uczynkami. Zrozumiałem, iż mamy oto podobny konstrukt myślowy. Postrzeganie rzeczywistości za pomocą tej samej kategorii grzechu. A kategoria ta konstruuje wszelkie myślenie, działanie Kalinki i metaforyzuje jego narrację. Z jednej strony Kalinka, pedagog, nakazywał ukazanie dziecku jego grzeszności w celu wywarcia na nim odpowiedniej refleksji, mające zadanie zrozumienie i rozliczenie własnych grzechów i doprowadzenie go do moralnego wzmocnienia. Natomiast Kalinka, historyk, ukazywał narodowi jego dziejowe grzechy, winił za upadek. Naród ten
musiał zrozumieć i rozliczyć własne grzechy, aby mógł poprzez właśnie wzmocnienie moralne wybić się na niepodległość. Oczywiście zastanawiałem się nad matrycą kulturową, która konstruowała owe kategorie metaforyzujące namysły Kalinki. W tym samym okresie zmartwychwstańcy wydali pracę Ignacego Loyoli Ćwiczenia duchowne, które wykorzystywane były podczas tzw. rekolekcji ignacjańskich. Zmartwychwstańcy, przygotowując się do spowiedzi, studiowali dzieło, zagłębiając się w jego przesłanie. Otóż w dziele mamy określony namysł, który sugeruje, by przygotowując się do spowiedzi i oczyszczenia, przeprowadzić rachunek sumienia, uzmysłowić sobie własną grzeszność, poddać grzechy refleksji, by móc po ich artykulacji oczyścić się duchowo i wznieść moralnie. Zrozumiałem, iż właśnie owa kontemplacja przed spowiedzią, poszukująca grzechów, stała się dla Kalinki ową matrycą konstruującą wszelkie jego sposoby myślenia, działania i metaforyzowała narrację zarówno jego listów, kazań, rozważań pedagogicznych i historiograficznych. Proszę Państwa, następny przykład. Tym razem dotyczący historyka, a właściwie historyczki, którą właściwie trudno nazwać naukowcem. Hrabina Ludwika Ostrowska z Maluszyna. Była właścicielką znacznego majątku ziemskiego. Na skutek prześladowań po powstaniu styczniowym obawiała się utraty majątku. Tak więc postawiła na rozwój, na zarobek, sprowadzała nowe gatunki roślin i zwierząt, założyła ogród i sad, by sprzedawać owoce i warzywa, budowała górzelnie i browary, no, by wykorzystać płody rolne do produkcji alkoholu, zakładała pastwiska, by wypasać owce. W tym celu zmuszona była budować kanały nawadniające łąki. Właściwie wszelkie jej namysły oscylowały wokół gospodarzenia, siania, zbierania, wykorzystania, konsumpcji i sprzedaży. Posiadamy jej listy, pamiętniki, dzieła dotyczące różnych aspektów działalności gospodarczej, gdzie wszędzie dostrzegamy refleksje dotyczące zarobku, opłacalności, ale i próbę osadzenia tego sposobu myślenia w katolickiej nauce Kościoła. Ostrowska zorganizowała szkołę, a dla dzieci napisała podręcznik do historii powszechnej. Zwróćmy uwagę na zaproponowaną przez hrabinę historyczkę wizję dziejów. Nie trzeba przekonywać, iż dla XIX-wiecznych historyków postać Aleksandra Wielkiego była znacząca. Wódz, który podbił prawie cały ówcześnie znany starożytny świat. Natomiast przeciwnie myślała Ostrowska. Otóż dla niej armia Aleksandra poprzez ciągłe bitwy, utarczki, przemarsze nie pozwalała orać, siać, zbierać. Po co wojny, skoro gospodarz nie mógł gospodarzyć? Kto był natomiast bohaterem pozytywnym dziejów dla naszej hrabiny? Semiramida, gdyż zakładała wiszące ogrody, do których musiała przecież doprowadzić wodę i w tym celu budowała kanały. Pozytywni byli średniowieczni piastowie, gdyż w przeciwieństwie do władców niemieckich, którzy no, wiecznie podbijali, wojowali, grabili, nie zastanawiając się nad losem gospodarzy, władcy polscy prowadzili politykę pokojową, dzięki której można było orać, siać, zbierać. Jeśli przejrzymy twórczość Ostrowskiej, jej listy, pamiętniki, prace dotyczące wychowania, no właśnie, ów podręcznik historii, okaże się, że wszelkie jej myślenie, działanie formułowała kategoria gospodarzenia. Świat gospodarza, świat siania, zbierania, kanalizacji, gorzelni i browaru stał się kalką kulturową, za pomocą której metaforyzowała tworzone przez siebie narracje. Oczywiście kategoria kulturowa wynika z pewnej kulturowej matrycy, ale ważny jest odbiór przez określoną jednostkę. Jednostka ta stanowi sama w sobie pewien kulturowy, właściwie transkulturowy konstrukt. Konstrukt ten możemy nazwać za Janem Pomorskim światooglądem. Prześledźmy, w jaki sposób kategorii gospodarzenia metaforyzowała narrację innego historyka, jednocześnie właściciela majątku pod Lwowem,
Franciszka Rawity Gawrońskiego. Otóż Rawita zakupił gospodarstwo w okolicach Lwowa. Zaczął, tak jak Ostrowska, sprowadzać nowe gatunki roślin, na przykład truskawki i zwierząt, wybudował piekarnię, by sprzedawać we Lwowie świeże pieczywo. Jednocześnie pragnął, jak dawny szlachcic gospodarz, zatroszczyć się o okoliczną ludność wiejską, o jej wymiar narodowo-konfesyjny. Tak się jednak złożyło, iż ludność ta nie dostrzegała swojej polskości, mówiła w języku ukraińskim i była grekokatolicka. Nie dziwi zatem fakt, iż musiało dojść do konfliktu między autochtonami i ziemianinem. Widać go podczas odwiedzi najbliższej majątkowi parafii grekokatolickiej, kiedy to duchowny nie przyjął od Rawity prezentu, jakim był obraz świętego Mikołaja. No, powodem miały być łacińskie atrybuty świętego występujące na obrazie. Widać, kiedy Rawita został przez owych Rusinów, Ukraińców, obrzucony kamieniami za krzewienie polskości. Kiedy ludność ta nie pomogła mu podczas pożaru jego gospodarstwa. Kiedy doprowadził doprowadził ziemianina do ruiny, konieczności sprzedaży majątku i wyprowadzki do miasta. Tam też Rawita zabrał się za pracę naukową. Opublikował wiele prac dotyczących dziejów Kresów Rzeczpospolitej, kozaków, hajdamaków i mitów grekokatolików. W nich to pragnął zrozumieć warunki wpływające na ukształtowanie dziejów Rusinów. Dziejów, które musiały wywrzeć wpływ na ich charakter. Dowodził zatem, iż Rusini kozacy, tak jak mongolscy turanowie, uwielbili step i konia, tak? Nie byli zdolni do stworzenia państwowości, do zaprowadzenia rządów prawa. A nie posiadając ziemi, wielbili wolność i możliwość swobodnego przemieszczania. Z drugiej strony ciągłe wojny, grabieże rujnowały na Ukrainie wszelką myśl o gospodarzeniu. Kozak, który osiadł w gospodarstwie, tracił dobytek. Bo najpierw przeszli Rosjanie, Moskale, tak? Później Ordyńcy, Tatarzy. Później Polacy, tak? A kiedy kolejny raz sklecił to swoje domostwo, to spalili je sami bracia kozacy. Więc ciągle budował, ciągle coś tracił. To wpłynęło na ukształtowanie się owego charakteru Ukraińca, który żył byle jak, byle gdzie, a który o nic nie dbał. I jak pisał Rawita Gawroński, cytuję, chałupy nie remontował, ziemi nie pieścił. Natomiast chyba nie zdziwi nas wszystkich, że Rawita uważał, że przeciwnie Polacy gospodarze, przypisani do ziemi, miłujący pokój, ale i określone miejsce, które chronili, rozwijali i pomnażali. Z tych analiz Rawita są określone wnioski. Skoro w przeciwieństwie do Ukraińców jedynie Polacy gospodarze wielbią ziemię i są jej gospodarzami, jedynie oni powinni być tej ziemi właścicielami. To sama historia podsuwała wykładnię polskiego posiadania na wschodzie. Jak zatem widzimy, ważne miejsce w refleksjach Rawity posiada kategoria gospodarzenia, ale Rawitę i Ostrowską różnią konstruowane przez kulturowe doświadczenia owe na ich światoglądy. Proszę Państwa, kończąc moje rozważania, chciałbym zwrócić uwagę uczestnikom konferencji na ważną kwestię. Prowadząc dyskurs nad koniecznością, ale i zagrożeniami płynącymi z wszelkich badań interdyscyplinarnych, ważne jest, by zdać sobie sprawę z transkulturowego i interwinkularnego charakteru każdego naukowca. Nie jest tak, iż potrafi on odrzucić zewnętrzne bodźce kulturowe, by stać się wiernie wypełniającym przyjęte założenia metodologiczne naukowcem. Myślę, iż ma to określone następstwo dla każdego badacza. Powinien dołączyć do swoich refleksji badawczych namysł nad kulturowym obliczem wiedzy. Wiedzy, którą przejął i pragnie kultywować.
Jeśli natomiast pragnie zasadną wiedzę zmieniać, warto, by zrozumiał konsekwencje własnego zakorzenienia w kulturze. Może się bowiem okazać, iż jako historyk, fizyk, no, czy filozof nieświadomie konstruuje swoje namysły w kontekście kategorii występujących w jego kulturowym środowisku. I jakikolwiek wybierze metody tworzące owe interdyscyplinarne badania, będą one zawsze wynikać z matrycy kulturowej konstruującej jego kategorie światooglądowe. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie.